Nie połączę, 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 nie połączę. To! Witam was serdecznie z tej strony Prozora, a dzisiaj lecimy na bossa, jakim jest Bonmas. Słuchajcie, tak jak mówiłem, nie wiem czy dodam to do poprzedniego odcinka. Myślę, że tak, jest następny dzień, niestety wieczór, bo cały dzień byłem zalatany. Sporo rzeczy w firmie miałem do zrobienia, ale zobaczcie, mamy dwa łuki. Mamy łuk myśliwego, który wygląda przezajebiście. Mamy oczywiście set, czyli nogawice plus nagolenniki chyba, plus zbroje z żelaza oczywiście. I teraz co ja chcę zrobić? Słuchajcie, miałem wizję. Mam oczywiście portal postawiony już tutaj u nas w bazie. Mam materiały na portal tam. 160 strzałek zamrażających, 80 obsydianowych, dwie mikstury tylko. Mam oczywiście zestaw pod kondycję, czyli zupa marchwiowa 60 kondycji. Mamy również pyszny miód pitny, który regenerację zdrowia nam ukraca o 50%, ale mamy 300% regeneracji kondycji szybszą. To jest krótki buffik, ale nam się przyda, jak będziemy już naprawdę w krytycznej sytuacji. Odpalamy to, szybko kondycja na full, możemy uciec, strzelać dalej i tak dalej. Biorę oczywiście łuk kompozytowy na plus 4 ze sobą po raz kolejny, bo ma aż 250 wytrzymałości. Przebicie mają praktycznie takie same, bo jest na plus 4, tak jak mówię. A nie chcę, żeby mi się zepsuł ten łuk i żebyśmy zostali w dupie. Dobra, mamy praktycznie wszystko, więc lecimy. Bez zbędnego gadania po prostu zasuwamy tam, gdzie mamy iść. Zobaczcie, tutaj mam już postawiony portal, który nazywa się, żeby nie skłamać was, Bonmas. I teraz tak, zasuwamy tutaj po statek. I ze statku oczywiście od razu rura na Bonmasa. Mam nadzieję, że damy radę z takim zestawem, jak tutaj mamy. Nie wiem, jak jest silny Bonmas. Jak widzicie, kondycji mamy naprawdę mnóstwo. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. No musimy trzymać kciuki, musimy wierzyć, że zrobimy go na raz. Bo jeżeli nie uda nam się na raz i będę musiał tam wracać, to będzie dramat, ale na pewno po wyjściu od razu postawię portal. Mam tylko nadzieję, że raz, nie spotkamy serpenta. Bo jeżeli spotkamy serpenta w trakcie drogi, to będzie... No dobra, nie będę marnował użyć na łuku. Jeżeli spotkamy serpenta, będzie mały dramat. No nie powiem, że nie. Na razie korzystajmy z tego łuku, bo ten możemy zawsze naprawić przy stole warsztatowym zwykłym. Okej. Jeżeli trafimy na serpenta, może będzie dramat, może nie. Mam dużo strzał drewnianych też, żeby potencjalne moby w trakcie drogi do bossa wybijać, no bo nie chcemy marnować tych naszych głównych tutaj. No i jedną z gorszych sytuacji, jaka może być, to że będą tam równiny, a nie od razu bagna, bo jeżeli równiny bądź polana, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale jeżeli będą komary, ja miałem już nieprzyjemność walczyć z komarem, komar przez naszą tarczę, ja mam tylko drewniany puklerz, więc przez naszą tarczę zadaje mi ponad 80 obrażeń, co jest kosmiczną wartością, jak na 42 pancerza. Normalnie bym je zabił w tym momencie, gdybym miał w ogóle pancerza, ok? Przy zablokowaniu. Także goblin jest totalnie posraną jednostką. Już nie mówiąc o dwóch gwiazdkowych goblinach, przed którymi po prostu uciekam i tyle. Więc tak samo jest z ważką. Będziemy musieli uważać. Ale dobra, nie zawracam wam głowy. Idę do statku. Jak będziemy już w trakcie płynięcia i coś się wydarzy ciekawego, to od razu do was wracam. Jak słychać jakieś syknięcia w tle bądź cokolwiek innego, przepraszam was, ale nic nie zrobię. Moja piękna dziewczyna gotuje nam akurat obiad, a ja sobie popijam piękny trunek bogów i po prostu płynę na bossa, więc humorek dopisuję, zobaczmy jak będzie. Ale nie lubię pływać, nie lubię naprawdę pływać na morzu, bo... No jest strach przez te cholerne serpenty, ten statek nie jest aż tak bardzo wytrzymały jeszcze i... Mój skill często może nie wystarczyć, jak mam być szczery. Dobra, płyniemy. Teraz już łapiemy wiatr w żagle, czyli tak jak mówiłem, elegancko. Boczkiem możemy tutaj wyrównać teraz kurs. Ram pam pam pam, param pam 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 pam. Za momencik opływamy wyspę i kolejnym punktem naszego rejsu będzie dopłynięcie prosto na bossa, a więc pasażerowie, trzymać się mocno, zapiąć pasy, zrobić siusiu, bo płyniemy na śmierć. Nie no, trzymajcie kciuki, żebyśmy się nie wyrąbali. Co to za zmiana wiatru? Ho? Co? Oj, co? No jak na coś tam zmieniło? Czajcie? Patrzcie, w którą stronę wieje, w sekundkę się zmienił. Ej, to było chamstwo ze strony gry. Oj, jest serpent, jest serpent. Jest! Morduj go! Morduj go! Dobrze! Spierdzielaj, byku! Ale tak właśnie widziałem, coś niby płynęło, niby nie było go widać trochę. Się przestraszyłem, ja pierdzielę. Drewnianymi strzałkami, zobaczcie, elegancko. Nara, serpencie, dobra, płyniemy dalej w takim razie, na spokojnie. Ale wiatr jest po naszej myśli, więc tyle dobrze. Te wyspy sobie raczej odpuścimy, chociaż są, widzę, szkielety z ognistymi mieczami. Więc tutaj jest polana na pewno, kolejny ląd nowy. I tu pewnie będzie więcej bagien, tych, których potrzebujemy do żelaza, więc... Warto o tym pamiętać, że tutaj jest taka wyspa zaraz obok. Dobra, wysp...
Mapa. Zwiedzić. Także zbudujemy sobie tutaj z portalu na bagna mały stateczek, którym będziemy... O Jezu! Nie, odbijaj! Wow, bym się zagapił. Którym będziemy sobie podpływać w tym kierunku również, wiecie? Tak będzie najrozsądniej i najprościej. Na razie mamy swój cel, więc płyńmy tam, gdzie mamy dopłynąć. Dobra, tu są ewidentnie te polany. O Jezu, moje gardło. Okej, okay, spróbujmy to opłynąć, się nie wywalić przy okazji. Wiatr trochę nas zrzuca z kursu. Delikatnie, ale to nic. Co to? Czy co to jest? Co jest? Czemu to się na mnie gapi swoimi ślepiami? Co jest? What? Ale zajebiste, mam ochotę to zastrzelić, ale dobra. Później, jeszcze do ciebie wrócimy, byczku. Nie wiem, czym jesteś i nie wiem, czym jesteście, bo was tu jest kilku. To są chyba bawoły, o nich wspominał Inki. O kurde, czekajcie. Bo tu jest zatoczka, musimy zawrócić. Nie, komar! Co jest? Co jest? Co to jest? Co to za komar jakiś? Jak to zabić? Chodź tu. Ja niszczę sobie ten statek. Więc o tych komarach mówił Inki, okej. Okay. Spierdzielamy stąd. Jeden komar wystarczył. Ja pierdzielę. Jak zwykle pod prąd. Nie wiem, gdzie jestem. Jest tak ciemno na tej jebanej mapie. Jak zwykle, no gdzie ja jestem? Do pana. Statek dużo życia nie stracił, chociaż mu walnąłem parę razy, ale... O mój Boże. Oj, powiem wam, że te wyprawy w taką pogodę się nie... No, kto to wymyślił? Gdzie ja jestem? Zobaczcie, w ogóle gdzie ja jestem? Kto wymyślił taką pogodę na oceanie? Odbijesz do prawej, znaczy do lewej. Okej. Opływamy tę wyspę całą. O Jezus, jeszcze taki kawał, no dobra. Bliżej niż dalej, ale teraz serio muszę uważać na mapę, bo... No nie chcę się wpierdzielić przede wszystkim już nawet nie tyle w serpenta, co w jakiś ląd, kontynent, kurczę, okej? No nic nie widzę, cholera. Widzę jakieś góry, coś tam, ale czy to jest tutaj? Okej, to są jakieś obozy chyba. Obozowiska tych. Obóz goblinów. Tak obstawiam. Nie, odbijaj stąd. Odbijaj od lądu, nie lubisz tego lądu. Idź sobie w cholerę od tego lądu. Dajcie mi nowy dzień, proszę, nową pogodę. Ja tu nic nie widzę, no. Połowa drogi, słuchajcie, połowa drogi. Ja myślałem, że walka z bossem będzie trudna. Oj, nie, byku. Trudne to jest w ogóle dopłynięcie tam, mam wrażenie. To jest wyzwanie dla prawdziwego poszukiwacza przygód. Dopłynięcie. Nie droga, dopłynięcie. Mógłbym sobie tutaj oczywiście postawić jeszcze jeden posterunek i na spokojnie to do tego podejść, ale już sobie obiecałem, że dopłyniemy na raz taki kawał. Postawimy teleport dokładnie w miejscu, gdzie jest Bonmas. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Jeżeli się wywalę, no to będziemy mieli mega problem, żeby tam wrócić, ale... O Jezu, będę walczył o to, żeby tak się stało. Nie, pójdź do mnie, proszę. Rafeko, idź sobie. Dzięki, mordo, dzięki. Tak myślałem, że właśnie tam coś cię zainteresuje. I tak to życie leci właśnie na tym, kurcze, oceanie. Zobaczcie, taka chillerka totalna. Drzewa się mienią, tam to wygląda trochę jak starzec. Oj, tak, już jesteśmy naprawdę, naprawdę bliziutko. Tylko czy to nie jest za blisko? Nie, no tak się zgadza, zobaczcie, zgadza się ta odległość. Przez to, że był sztorm, przez to, że były burze, przez to, że musiałem wiosłować, bo przez długi okres płynąłem pod prąd. To naprawdę, naprawdę, no trochę nam to zjadło czasu. Jak widzicie, już nie mamy też odpoczynku, więc no nie będziemy wypoczęci, ale po to nam jest to. Pyszny miód pitny, który nam zregeneruje potencjalne, oczywiście, straty w energii. Chyba, że postawię teleport. Wrócę szybko po drewno. Tak jak mówiłem, że zima jest wymagającym terenem, tak mam wrażenie, że równiny są jeszcze bardziej wymagające przez to, jak mocne potwory tutaj występują, jak mam być zupełnie szczery. Okej. Czarny las, okej. Zobaczcie, i tam już widzę, że dopłyniemy w tobie tutaj elegancko. Tu. W czarnym lesie jak najbardziej możemy mieć naszą bazę wypadową. Więc tutaj na tym takim wzgórku myślę, że idealnie będzie. Ojeju, dobra, cyk. Czy mam drewna trochę? Wezmę drewna 40, chociaż to postawimy 4 palisady, jak dobrze kombinuję. Ale musi nam wystarczyć, takie 4 skromne palisady, żeby to tylko delikatnie obudować. I będzie git. Troszkę to tylko obudujmy, żeby wiecie, żeby był pic na wodę, żeby nam po prostu tego nie zniszczyli od razu. Dobra, gitara, lecimy po wysuszone kości. I teraz już prosto na bossa, ja pierdzielę. Wysuszone kości miałem gdzieś tutaj, w ilości naprawdę dużej. Dobra, 10 sztuk potrzebujemy, z tego co wiem, cyk.
10 sztuk mamy. Idę się. Nie może teraz spać. Mamy odpoczynek 15, więc super. Dobra, więc to nie jem obiadu. Lecimy od razu na głupa. O, wow, wow. Jego towarzystwa. Dosyć silnego. Okej. Mam tylko nadzieję, że to jest jedna wyspa, bo jak się okaże, że jeszcze muszę do niego podpłynąć, to będzie to żart totalnie najgorszy na świecie, serio. Będzie to gorszy żart niż wtedy, jak mieliśmy tego bossa delikatnie obok. A ta skała znowu jest na tyle wysoka, że wygląda na to, żebyśmy mogli chyba tutaj znaleźć jaja, które będą nam potrzebne do przywołania wywerny, czyli czwartego bossa z rzędu, więc kurczę, kto wie. Może będziemy mieli dwa bossy w jednym miejscu, cholera wie. No wygląda to naprawdę obiecująco. Czasu i teraz wszystko książką wypełniam. Nie, ja gram w tę grę pierwszy raz, się jej uczę, nie? Ale naprawdę, czasami serio może to tak wyglądać, jakbym miał, mówię, albo jakąś mega wiedzę, albo mega farta. Dobra, spotykam się z wami, jak już będę na bossie. Okej, mamy jednak równiny do przebiegnięcia jeszcze. O, za bardzo mi się to nie podoba. Przebiegnijmy jak najbliżej zimy. Jeszcze mamy, kurczę, wieżę obserwacyjną goblinów. Po prostu olejmy i lećmy tędy. Jak najbliżej zimy, jakby nas tu nigdy nie było. Mało tutaj uczęszczałem i wolę, żeby tak to zostało, bo chłopaki mi naprawdę nagadali tyle rzeczy o tych równinach. Dobra, chodź, kurwa, chodź, komara, chodź. I tak mnie ugryzł, co za skubany. Widzieliście? Strzały z igieł, okej, to jest warte na pewno dużo. Nie, no kurde, to jest żart. To jest żart. Nie no, to jest żart, to jest żart, to jest żarcik. Mglista kraina, to fajnie, to jest kurde żarci. Ej, dobra, znaleźliśmy nową krainę, ale tam jest bone mass, zobaczcie. Jeszcze jedna odległość do przepłynięcia. Wolę marznąć niż dostać od komara w łeb. On zabija te kurcze, on zabija te ziomki. Zabijaj sobie, ja spierdzielam stąd. Dobra, oni się ze sobą biją. Elegancko, haha. Proste, to nie jest tchórzostwo, to jest 200 IQ. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. O kurde, ten komar za mną leci dalej. Dobra, nara. Dobra, robimy to. Teraz tak, bierzemy szybko, cyk, cyk, stół ma być wybrany, okej. Wychodzimy stąd, bierzemy statek. Tutaj oczywiście zaznaczamy sobie baza wypadowa, równina. Dobra, lecimy. Mamy wszystko, płyniemy dalej. Czy to są dwa serpenty? Nie, to jeden, którego gonią dwa gobliny, lol. Ale jaja. Ale dobrze odpaliłem OBS-a. One mi nie płyną na statek, prawda? Ej, płyną do mnie. Wait, co jest? Chłopaki, nie wejdziecie mi na statek, prawda? Ej, ej, nie kombinuj, nie kombinuj do tej... Odejdź od tej drabinki, odejdź od tej drabinki, odejdź od tej drabinki. Co za cholera? Co ty robisz? Co to za hit? Odpływaj od nich. Jezu, te równiny są nienormalne. A już nawet nie będę gadał, dobra, po prostu płynę. Dobra, 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 zbieramy. Nie. No nie wskoczysz teraz tu. Gruba się, wskakuj. Odpływamy stąd. Ogólnie jak jesteście cholerykami, nie polecam pływać w tej grze. Lepiej wejść na serwer do znajomych, którzy już mają wszystko i po prostu teleportować się. Ale że ja jestem cholerykiem i chcę grać solo, no to... Co no, trzeba się denerwować po prostu. Dobra, widzę ląd. Nie wiem, czy to drzewa, czy co to jest, ale widzę ląd. Na pewno drzewa, bo to jest bagnisty teren. Alleluja. Dopłynęliśmy chyba. Mamy drewno na wszystko. Stół, teleport. Dobra. Jak się nazywa teleport? Boss Bone, chyba tak się nazywa. Czy Bone Boss? Boss Bone chyba, tak mi się daje. I boczkiem, boczkiem, boczkiem. Cyk, cyk, cyk. Mimi! K***na krownina! Szybko! Nie połączę, nie połączę! Nie połączę, nie połączę, nie połączę, nie połączę, nie połączę, nie połączę! To! Jeden życia! Boss Bone, proszę, błagam, połącz się, połącz się! Dobra, połączyło się! Gani! Połączyło się? Serce mi wali tak, że nie mogę. Ja od razu tam lecę, czekajcie. Powiedz, że dobrze wpisałem.
Boss Bonnie, tak jest! Mamy połączenie? Słyszę komara, więc mamy połączenie. Zabiję mi pewnie od razu. A jak zabiję mi od razu, to stracę wszystko? Dobra. Okej! Okay. O, o mój Boże, moje serce. Dobra, dzisiaj będziemy mieli najdłuższy odcinek chyba z serii, ale robimy to na pełnym wypasie. Są komary? Nie ma komarów, dobra, szybko. Słyszałem goblina. Dobra, nie ważne. Jak mnie przestraszył. Widzicie to? Jakie cholerstwo. Dobra, nara. Szybko, baza. Jezu, nie lag, nie lag, nie teraz. Szybko, szybko, szybko. Palisada. Mała, bo mała, ale palisada. Dobra, będzie koślawo, nieważne, to naprawdę nie jest teraz ważne. Dobra, gdzie jest ten goblin? Bije mi statek. Ty frajerze. Wiedzą, na czym się skupiać, cholera. One mi rozpieprzą ten statek później. 100%. Dobra, umówmy się, to nie ma wyglądać, to ma działać. Jeżeli ważka mi przez to nie wleci, to żyjemy, okej? Okay? A chyba nie wleci, nie powinna przynajmniej. Dobra, jest git, jest git. Ciul drewna mamy jeszcze, więc sobie postawmy tu małą skrzynkę. W razie czego na nasze pierdołki. Dobra, tu już jest na szczęście gno. Tam są bawoły, bawoły raczej bym olał. Zostawię sobie was na inny odcinek, kumple. Skręcony kawałek ciemnego metalu, wow. Dobra, dotarliśmy. Wybieram lodowe strzały. Wybieram łuk. I jedziemy z nim. Jazda, dobra, poszło, to poszło, 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 poszło. Gdzie my chcemy iść? Gdzie on się przywołuje? Tutaj. O mój Boże, jestem taki kurczę głupi, że to robię. Boję się, że nie dam rady z taką ilością strzału, ale dobra, do odważnych świat należy. Pfu, jakie hity, byku. Jak ja jestem taki przygotowany na ciebie, że ty nie wiesz, co się dzieje. Dobra, zablokował się elegancko. O, szkielety widzę, okej. Proszę was, ja mam łucznicę na takim poziomie, że on może, kurczę. Wiecie co może zrobić? Gówno. Ha! Taki miałeś być trudny, bosie. Jak ja bloby na hita już biorę, no to o czym my gadamy? Panie, kurczę, kościomaso, litości. Weź wstydu oszczędź, dawaj. Szybko energia ładowana będzie, cyk, 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 dobra, elegancko. Chodź tu, chodź tu. Okej, okay, teraz wyrzukuję od razu bloba. Kościotrup elo. Kolejny nara. Zabijmy się z nim teraz miejscami, nie chcę być na bliski kontakt z nim, bo on jest bardzo mocny na bliski kontakt. Dobra, dobra, właśnie o tym mówię. O! Jest git, jest git, jest git. Póki go zamrażamy, to jest naprawdę okej. Okay. Dobra, 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 kolejna wchodzi. Za mało ich wziąłem, mogłem ich wziąć trochę więcej. Okej, okej, było bardzo blisko, żebyśmy tym dostali. Hajtujmy go wokół tego drzewa. Tylko też bardzo mocno spowalniamy tymi strzałami, więc super. Dobrze rozkminiłem, żeby je wziąć. Okej, okej, mikstura 6 minut. Wypoczynek 10, bardzo płynnie idzie. Naprawdę, droga na niego była trudniejsza niż sam boss, z tego co widzę. Ale jeszcze nie mówię hop, oj, 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 oj. Zatruł nas, 10 sekund, spokojnie, mam miksturę. Okej, okej, zregeneruj się. Wiecie co, odpalę sobie zaraz moc, żeby troszkę wolniej tracić to wszystko. Elegancko. Dobra. Ile strzałek, fokusujemy się raczej na nim. Jeszcze mamy stówkę. Dobra, niszmy bloby. Żeby ich nie było za dużo. O! Dobra, gdzie on jest? Tu. Elegancko, elegancko idzie. Widzowie, mamy go. Mamy go w tym odcinku. Na 100% go mamy. Siedź, zatruł mnie, a to nic, to nic, to nic, mam miksturę. Dobra, odsuwajmy się, będzie żygał. Będzie żygał. Dobra, mam mniejszą połowę już, spokojnie.
Wiem, że nie ma czegoś takiego jak mniejsza połowa, ale ma 40%. Jeszcze mamy buffa. Przed buffem go zabijemy. Przed końcem buffa go na pewno zabijamy. To jest to, grunt to się przygotować. I bossy chyba się skalują w ilości graczy, bo chłopaki go troszkę dłużej bili ode mnie, na pewno. Dobra, elegancko, elegancko, elegancko. Nie no, bardzo przyjemny bossik. Prosta mechanika. Ten jest, tutaj jest. Dobra, weźmy sobie teraz pałę. Dokładnie, dobra, okej. Blob za mną. Okej. Elegancko, elegancko. O! Chyba dobrze było to drzewo. Dobrze, na luzie. Łe! Taki miałeś być straszny. Byku, takich historii się o tobie nasłuchałem. Ja na twoich oczach mięso jem, patrz, u ciebie w chacie. Słabiaczku. Dawaj kostki, potrzebuję srebra. Może smok będzie wyzwaniem. Słyszałem, że smok już jest zaprojektowany po to, żeby go bić. Ole, lutnął. Po to, żeby go bić naprawdę w kilka osób, więc kto wie. Kością masa zapowiada się na to, że jesteś bolasa. I to w tym odcinku. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony już na tym chwilę, bo wszystko zapowiada się na to, że go zrobimy. Ile mamy jeszcze strzałek? 57, dobra, jeszcze nie mówko. Zapowiada się wszystko na to... O nie, 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 nie. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, kondycja XD. Mimo, że mamy zupę z marki i tak dalej, to XD. Dobra, chodź tu. Kościaka zabijemy buławą. Okej. I wracamy do niego. Naprawdę dzisiaj było wszystko. Prawie zginąłem. Mieliśmy wyprawę, serpenty, mamy bossa, no mieliśmy, naprawdę mieliśmy wszystko dzisiaj, cały pakiet, nie? Cały pakiet Valheimowego świata. Będziesz go znowu? Okej, okej, elegancko. Dobra, blob. Dobra, ojej, wymijaj, wymijaj. Wymijaj, wyku. Nie! Zablokowałem! Okej, zatruło mnie jak zwykle, ale zablokowałem. O kurde, dobra, czekajcie, czekajcie, bo mamy bloba elitkę. Nie chcę elitki. Muszę go wyminąć, żeby nie sfokusował się na mnie. Kończmy najpierw bossa. Dobra, chodź tu, skrycie. Okej, nie, to nie. To było bliskie. Dobra, ostatnia strzałka, ostatnia strzałka. Elegancko! The mass is no longer moving. Whee! Słuchajcie, płynniutko poszedł. Płynniutko. Kość pomyślności, proszę bardzo. Mili państwo, słuchajcie. Okazało się, że nawet nie wymagałem maczugi. Wystarczyło go rozstrzelać tymi strzałkami. I starczyło nam praktycznie na styk. Bo zobaczcie, że mamy 35. Jeszcze całe obsydianowe nam zostały. Słuchajcie. Kość pomyślności, ta starożytna kość pamięta położenie wielu zapomnianych rzeczy. I to jest kostka, którą zakładamy, myślę, że za pas, dokładnie tak. I ta kość pozwoli nam wykopywać srebro, więc za dzisiejszy odcinek wam bardzo dziękuję. Udało nam się, tam oczywiście jest jeszcze dung, żelazo, od razu sobie oznaczam. I będzie ich tutaj na pewno kilka, tutaj mamy do przywoływania bossa na bieżąco. Będziemy mogli go sobie później, myślę, że farmić. Na chwilę obecną kolejny boss w grze pokonany. Dzięki za oglądanie. Ja byłem Prozor, byliście wy naprawdę dzisiaj mega, mega, mega dużo się wydarzyło. Wracam do bazy i... O, jeszcze trzeba pogadać z Krukiem, zobaczcie. Wygląda na to, że jedną z wielu kości, które ten żywy kościotrup ukrył w swoim brzuchu, była kość pomyślności. Drzemie w niej potężna magia, która zaprowadzi cię do rzeczy ukrytych pod ziemią. Dzięki niej zlokalizujesz żyły srebra, a może i nawet trafisz na zakopany skarb. O tym właśnie mówiłem, więc w następnym odcinku na pewno albo... wyczyścimy sobie równinę tę, albo wracamy na górę, która jest tutaj właśnie i w tym miejscu zaczniemy szukać srebra. I tak chyba zrobimy. Następny odcinek, bierzemy ten teleport, szukamy srebra, przekuwamy się cali na srebro i będziemy podchodzić do kolejnego bossa. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Valheim. Cześć! Jeszcze wam tylko powiem, okazało się, że się nie nacieszyłem, bo ja pierdzielę, wracając po
jakby wracając do bazy. Jakby wiecie, o co chodzi, nie? Cztery ważki, trzy gobliny i... tu jest mój trup. Czy moje cierpienie kiedyś się skończy, mój Boże? Dobra. Siema, bawole. Dobra, byle do domku, byle do domku. Nie! Dobrze. Nara. Ha. Mam wszystko. Jakiś przedmiot uniemożliwia teleportację. Jaki? A, metal, dobra. Pytanie, wleci tu? Dobrze, zdało egzamin. Dobra, wracamy. Dzięki za odcinek. Cześć, ja pierdzielę.